Rozważmy sobie teraz rozszerzalność cieplną gazów. Na sam początek należy stwierdzić, że gazy nie mają swojej objętości. To znaczy, że przyjmują zawsze kształt naczynia, w jakim się znajdują, albo zajmują całą dostępną przestrzeń. Ale jeśli jakiś gaz zamkniemy w jakimś tłoczku, z jakimś zbiorniczku, załóżmy, że jest temperatura pokojowa, jakaś temperatura T. I on ma w tych warunkach swoją objętość. To w momencie, jeśli temperatura wzrośnie, to objętość gazu będzie nam rosła i tłoczek, który teoretycznie porusza się bez oporu, zostanie przesunięty w lewo, objętość naszego gazu wzrośnie, ponieważ zwiększy się energia kinetyczna cząstek i te cząstki będą o siebie się agresywniej obijać. W momencie jednak, gdy temperatura zmniejszy się, to cząstki będą miały mniejszą energię kinetyczną i objętość gazu zmaleje. Oczywiście mówimy, że ciśnienie P jest stałe. Czyli jeśli ciśnienie P jest stałe, to jeśli temperatura rośnie, to objętość gazu też rośnie. Natomiast jeśli gaz zamkniemy w butli, a często tak przecież mamy w naszych warunkach domowych, że jakiś gaz mamy w butli, czy gaz do zapalniczki, czy gaz do kuchenki gazowej, czy jakikolwiek inny, to wtedy mamy w tej sytuacji objętość mamy stałą. To co się dzieje, jeśli temperatura wzrośnie? Jeśli temperatura wzrośnie, to wtedy objętość nie może się zwiększyć, ale cząstki dostały nową energię, więc w tej sytuacji wzrośnie ciśnienie w tej butli. Dlatego butli nie należy zbytnio podgrzewać. Bardzo fajnym i codziennym przykładzie na to zjawisko jest butelka po wodzie. Jeśli wypijemy butelkę po wodzie i ją włożymy do zamrażalnika, czyli mocno schłodzimy i zakręcimy oczywiście wcześniej koreczek, to zaobserwujemy, że jeśli temperatura zmalała, to objętość naszego gazu w środku też zmalała, bo butelka nasza skurczyła się. Natomiast jeśli wyciągniemy naszą skurczoną butelkę z zamrażalnika, położymy w ciepłym albo polejemy ją od razu ciepłą wodą, czyli zwiększymy temperaturę, to nasza butelka z powrotem się wyprostuje, co będzie świadczyło o tym, że objętość wzrosła. Proszę sobie przeprowadzić takie proste doświadczenie z butelką po wodzie i lodówką. Jest pouczające i można uwierzyć w rozszerzalność cieplną gazów.